Cześć, witajcie. Zagramy sobie kolejną misję nowej sesji nagraniowej. Tym razem będzie to południowy Daszur. Wymagania mamy przedstawione na ekranie. 3,5 tysiąca populacji i musimy zbudować średnią piramidę przechyloną. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Zrobiłem sobie małą przerwę od nagrywania, tak z tydzień, bo ostatnio nagrałem to całkiem sporo odcinków za jednym zamachem, co nie wiem, czy było aż takim dobrym pomysłem. No ale zagramy sobie tutaj kolejną misję, w której będziemy musieli zbudować monument. Tak się rozejrzę, co tu jest, co tu się dzieje. Mamy troszkę trawy, tu u góry za bardzo nic nie ma. Aha, czyli wszystkie kamienie będziemy musieli niestety importować, tak? Nie, mamy tu po drugiej stronie. Ale po drugiej stronie piramidy to my tu nie... zmieścilibyśmy. Czyli tak na upartego moglibyśmy tutaj zbudować piramidę, ale wolimy ją raczej po stronie naszego miasta, co? Zaplanujemy sobie tutaj coś. Mamy tylko 10 tysięcy. Ja sobie jeszcze zobaczę, co my tu możemy produkować. Możemy tylko i wyłącznie kopać... To jest wapień, tak? Możemy tylko wapień kopać. Nie wapno, tylko wapień. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy farmy jęczmienia, więc będziemy mogli oprzeć nasz przemysł na piwie. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Mamy tutaj Nil do wyboru albo zwykłe farmy jęczmienia takie naziemne. Może zrobimy tak, że tą farmę sobie... Czy może początkowo skupimy się na wykorzystaniu Nilu, a w późniejszej części jakoś zdecydujemy się na użycie tamtej dolnej części z kwiatami. Nie mamy zbyt wiele kasy, więc może nie rozpędzajmy się. Zróbmy jakieś małe miasteczko pod... Małe miasteczko pod jakichś pierwszych robotników. Co by tu ciekawego wymyślić, co? Tak, żeby... Bo nie chcę wszystkiego budować w tym stylu, co ja lubię. Chciałbym tak pokazać też coś nowego. Aczkolwiek nowości to ja za bardzo nie lubię, ale tutaj trzeba coś pokombinować, nie? Zrobimy sobie taki blok mieszkalny, w którym będzie wszystko w środku. To znaczy, mam na myśli wszystkie potrzebne struktury do upgrade'ów będą w środku. I mam tutaj na myśli na przykład to jest apteka, gabinet lekarski i tutaj pociągniemy sobie drogę. Nie, pociągniemy sobie na razie w ten sposób. Tak, żebym wiedział, gdzie to wszystko upchać. Jeszcze zobaczę sobie, jak z bogami. Jest aż trzech bogów. W porządku. Jeszcze brakuje nam bazaru. Ja sobie muszę tu wszystko przypomnieć. Tak naprawdę ten policjant tutaj jest niepotrzebny. Ze względu na to, że... A czemu tu postawiłem tu drogę? Nie wiem. Policjant nam jest... A, ten ta straż tutaj nie może być, ponieważ... ona się zapadnie, ale tego policjanta możemy tu usunąć. Tak się powtarzam 30 razy, ze względu na to, że my tutaj postawimy tak czy siak sąd. A sąd działa od razu jak dostęp do policjanta. A nawet nie wiedziałem, że sąd polepsza urok okolicy, to dobrze wiedzieć. Sobie przybliżymy na czas tutaj naszego planowania miasteczka. Bazar nam jeszcze potrzebny jest, tak? Możemy postawić jeszcze szkołę, ale szkoły nie chcemy dawać, ponieważ szkoła pod... z tego, co się ostatnio dowiedziałem, naprawdę nie myślałem, że to tak działa. Jeżeli postawimy szkołę, to mieszkańcy, którzy już osiągnęli odpowiedni stopień zamożności, tam rozwinęli się wystarczająco mocno, oni nie chcą pracować w miejscach pracy takich dla zwykłego plebsu, tak brzydko powiem.
No, bo już są wykształceni i oni są bardziej od płacenia wyższych podatków. Oni o wiele większe podatki płacą. Ale potem może, jeżeli zrobimy całe nasze osiedle oparte na mieszkańcach takich bardzo zamożnych w domkach 3 na 3, to może się okazać, że będziemy mieli problem z czym? Z robotnikami. Czego byśmy nie chcieli, oczywiście. Zapomniałem o czymś takim jak źródełko wody. Damy sobie tutaj w środku, nie? Wszystko damy w środku. I chciałbym jeszcze upchać gdzieś tu pawilon, ale ten pawilon sobie damy w tej dolnej części, nie w tej górnej. Tutaj tak trochę krzywo to porobiłem, ale. A tutaj coś jeszcze. Może jednak to cofnę troszeczkę do tyłu, żeby było ładniej. Tutaj o. Tutaj upchamy jakieś kapliczki, też będzie pięknie. Mam nadzieję. Postawimy jeden kawałek drogi. Tak chcę ten pawilon inaczej troszeczkę postawić niż zawsze. W ten sposób? Nie, nie chcę w ten sposób. Jedna kratka w dół. Pytanie, czy ja tu w ogóle pawilon potrzebuję? Myślę, że estrada by tu wystarczyła. Pawilon jest bardzo drogi. A tutaj nie będzie wymagane na tyle rozrywki, że na tym naszym pierwszym osiedlu, żeby tutaj inwestować od razu w pawilon. Blokada drogi. Zapomniałem o bogach. To znaczy zapomniałem, nie zapomniałem. Postawimy świątynię tutaj, a resztę postawimy już od zewnątrz. I zapełniamy jakimiś pierwszymi domkami tutaj. Też się boję, o co faraon może tutaj prosić nas w tej misji, żeby mu wysłać. Nie mam pojęcia. Ale tutaj sobie zaplanujemy jakieś pierwsze domki. Blokada drogi też z tej strony by się przydała. Żeby tam za daleko nie chodzili. Chociaż może ja bym tą blokadę dał tutaj. Tą tak samo przesunę w tą stronę. I te domki też obudujemy z tej zewnętrznej strony, żeby tam dać jakieś ewentualnie świątynie. Chociaż niekoniecznie, bo oni i tak tu będą mi wychodzić. Troszeczkę źle tu zrobiłem. Tak, żeby mi tu nie wychodzili, co? Jakby to lepiej zrobić? Dobra, możemy zrobić coś takiego po prostu, że blokada drogi będzie tu. No, nie pomyślałem. A tą przeniesiemy tutaj. No nie wiem. Powiedzmy, że no na razie coś takiego to będzie. No bo prostym rozwiązaniem jest, nie wiem, jakoś mam zaćmę dzisiaj, zrobienie czegoś takiego, ale to mi się nie podoba, takie rozwiązanie. Żeby tu było przejście. No ale dobra, zostawimy coś takiego, no niech będzie. jeszcze po jednym bogu na razie dodamy, tutaj jakiś Ozyrysa już mamy. Oczywiście mu tam więcej dobudujemy. Za chwilkę. Gdzie by to go upchać? Tak, żeby było jakieś tutaj w ramach ozdoby też. Dajmy coś takiego. I myślę, że to powinno chwilowo zadziałać, tak? Mam taką nadzieję. Możemy odpalić powoli. Tutaj powinno zacząć nam. Czy zrobiłem coś, czego nie chciałem zrobić? Chciałem zrobić coś takiego. A tą drogę, tutaj główną, to ja przesunę, bo jej nie potrzebujemy. Nie wiem czemu jest coś takiego, że nie możemy tego głównego szlaku w ogóle usunąć. I oczywiście w zewnętrznej stronie też musimy dać placówki odpowiednie. Rozwija się tutaj, tak, jest źródełko.
jest w porządku. Ludzie będą przychodzić. Możemy zająć się produkcją jakiegoś zboża tutaj. Znaczy, w którym miejscu ja tu jestem w stanie pociągnąć drogę? Tutaj. Dobrze, to zaczniemy od tej strony. Pociągniemy jakieś pierwsze farmy. Mam nadzieję, że na razie, że w ten sposób się tutaj zmieścimy. Tutaj potrzebujemy przerwę, żeby był dostęp do drogi. Tutaj pociągniemy. Tutaj się niestety nie zmieściło. To nic, pociągniemy tą drogę w tą stronę. Tutaj zablokujemy, żeby ten paziu od naszej świątyni nie szedł w tę stronę. Przydałby nam się jakiś obóz pracy. Na razie postawimy ze dwa. Chociaż pracowników to u nas za dużo jeszcze nie ma. I możemy zbudować spichlerz. Aczkolwiek jest teraz taki błąd w sumie. Znaczy to nie jest błąd zamierzony przez twórców, ale to jest jedna ze zmian, której ludzie oczekują w wprowadzeniu w następnym patchu. A mianowicie przez to, że farmy i różne budynki produkujące jedzenie mogą zanosić produkty do magazynu, a bazar już może może pobierać żywność z magazynu bezpośrednio zamiast ze spichlerza, jak to kiedyś było, no to to sprawia, że spichlerze są w ogóle niepotrzebne przez to, że są mają taką samą pojemność, magazyny mogą przechowywać dosłownie to samo, a spichlerze są no trzy razy droższe, nie? To, także to jest nie wiem, czy niedopatrzenie, czy zamierzenie twórców, ciężko powiedzieć, ale ludzie bardzo by chcieli zmiany tego. Tutaj mamy wysokie bezrobocie, ale to nic. To nic. Możemy jeszcze jedną tutaj kapliczkę postawić i ja bym się już zajął jakimś może pierwszym jęczmieniem do handlu. Ale ja bym chętnie wykorzystał tutaj ten obszar. Postawić to w tą stronę. No, postawimy tutaj, o tak mniej więcej. Na razie to powinno wystarczyć. W miarę jest żyzna gleba. Dołączymy się do tej naszej głównej drogi. Tutaj w ogóle nie musi być nawet żadnego dostępu do domków, jako że mamy pulę globalną oraz nie potrzebujemy żadnych strażaków ani nic, ponieważ te budynki nie wymagają. Nie są w stanie się zapalić, więc to mamy z głowy. Możemy tylko tutaj podłączyć jeszcze kanał nawadniający, który w sumie nie wiem jak działa, żeby tu nie skłamać. Tutaj jest ziemia 25% żyzna, a jeżeli przyspieszymy i zacznie pracować... O, jednak działa! Dobra, cofam to, przepraszam. Czy pani jest w stanie... Tak, widzicie, pani jest w stanie pobrać żywność bezpośrednio z magazynu, co czyni spichlerz dosyć bezużytecznym. Jak na dzisiejsze standardy, chciałem powiedzieć, to nie ma sensu. No czyni to spichlerz niestety bezużytecznym. Jest droższy, zajmuje więcej miejsca, ale będziemy go i tak używać. Ponieważ no takie jest jego zamierzenie i nie mam zamiaru tutaj eksploitować nic. Ale na razie, tak dla potrzeby tego filmiku, to użyjemy właśnie magazynu. Ok, chcemy produkować na sprzedaż piwo. Magazyn by się tutaj gdzieś przydał na samo piwo i na jęczmień. Tutaj damy na jęczmień, tutaj damy na piwo. W całości poświęcone tylko i wyłącznie temu. Strażak i architekt. Powiedziałem odwrotnie, ale to nic. I tutaj jakoś rozplanujemy te browary.
podłączymy do tej głównej drogi, gdzie tam będzie to dostarczane, te nasze farmy. Piwo jest tutaj. Brewery, ok. Postawimy sobie tutaj. Myślę, że na razie tyle wystarczy, nie? Tutaj dobudujemy, skoro to jest dla celów też dla sprzedaży, więc potrzebujemy tego całkiem sporo. Tutaj jest nasze miasto. Czy ktoś kupuje piwo? Na pewno ktoś kupuje. Ci kupują piwo. Ktoś jeszcze? Ci też kupują piwo. Więc możemy sprzedawać do dwóch miasteczek naraz, żeby tutaj zwiększyć nasze zyski. Oni będą sobie na zmianę kupować. Sprzedawaj, gdy mamy więcej niż 1000. Tak, żeby nasze miasto miało 1000 i resztę możemy sprzedać. To jakiś posąg by się przydał, bo nie ma uroku okolicy wystarczającego. Coś tu im damy ładnego. Statua Pidgeotto. Tak zwany Pokémon. Tutaj jeszcze jeden się ładny pojdź, nie chciałem go tam postawić. Ozyrys tutaj nas lubi jak najbardziej, to się cieszymy. Dwie statuły. Myślę, że to na razie wystarczy. Czy tego jęczmienia powinno nam wystarczyć, jęczmienia? Ptak jest bardzo niezadowolony. Ja pomyślałem, że że Ozyrys jest tutaj głównym bogiem, bo tak tutaj jest na maksa na lewo, a tak nie działa. I tutaj wiele osób, znaczy wiele osób, głównie pewna pani, pozdrawiam, powiedziała mi, że warto robić festiwale, żeby bogowie się nie denerwowali. Ja ogólnie festiwale nie myślałem, że one poprawiają nam relacje z bogami, tak szczerze. Nie przypominam sobie, żeby to tak działało w poprzedniej wersji. No, przyznam się, że nie byłem jakoś wielkim fanem robienia festiwali w podstawowym Faraonie. Może to był błąd. Ale teraz postawimy festiwal, zobaczymy, czy nasz bóg potężny ptach będzie zdenerwowany, czy nie. Aha, czyli... Ojoj, nie możemy wysłać debenów. Dobra, damy na razie mniej. Niech tutaj się handel dzieje. Fajnie, jakby ktoś coś kupił. No ten tak niechętnie, ale może następny kupi jakieś tutaj piwo. Jak jest bezrobocie. Mamy bezrobocie wysokie, możemy jeszcze... Co to było? Aha, nie mamy pieniędzy, to nic. A, to możemy od razu wysłać. Wysłać pieniądze. Tak szczerze to ja bym chciał od razu zacząć budować tą piramidę, bo to zajmie bardzo długo. Piramidę nie możemy obracać? Nie wiem, w innych misjach mi się udawało obracać. Może to tylko w sandboxie się dało. Gdzie byśmy zbudowali piramidę? Gdzieś tutaj, nie? Tak, tutaj sobie zbudujemy jakieś ładniejsze miasto potem wokół tej piramidy. Myślę, że to jest dobre miejsce, tak. Troszeczkę na uboczu, ale to nic. Zbudujemy ze dwa obozy pracy. Jedną na razie gildię kamieniarzy. Na razie nie potrzeba nam więcej. I ze dwa magazyny, które będą przechowywały to nasz wapień potrzebny do zbudowania tej piramidy. Tutaj jest wapień. Musimy połączyć z drogą. Dać im te podstawowe budyneczki, żeby się tutaj nic nie zapaliło, nie zawaliło. Potrzebujemy przeprawy wodnej na drugą stronę. Ona się na szczęście nie może ani swajczyć, ani nic. Co jest bardzo fajne. Tutaj będzie dobre. Oj, czemu to się nie postawiło? O, udało się. Nie wiem, jakiś tak nie chciało mi zbudować na początku. Czyli tutaj zaczniemy wydobywać nasz kamień. Powolutku, niech to się robi.
Tutaj jest kamieniołom wapienia. Myślę, że cztery na razie wystarczą zdecydowanie. Mam taką nadzieję. Czy wystarczy? Na pewno wystarczy, tylko zajmie nam to o wiele dłużej. Ta budowa cała. A jednak no... No mi się wydaje, że nie będę pokazywał całości do budowania tej piramidy, no bo to zajmie bardzo długo. Dobra, ptak się tu cieszy. Czy my mamy jakikolwiek przypływ tej kasy? Tak, właśnie, ktoś kupił. Bardzo ładnie, mamy jakiś przypływ tych pieniędzy, dochód stały. Czemu wy nie chcecie się rozwijać? Przecież jest tutaj bazar. Wykorzystamy tutaj naszych doradców odnośnie dostępu do bazaru. Jak to sprawdzić? Gdzie jest dostęp do bazaru? Edukacja, zdrowie. Zdrowie nie, religia też nie. Nie da się tutaj sprawdzić dostępu do bazaru? Woda jest wszędzie, okej. Z rozrywka. Rozrywka nas nie interesuje. Naprawdę tutaj nie ma dostępu do jedzenia w tym overlayu. To jest bez sensu według mnie. To gdzie ta pani z bazaru chodzi? Ten bazar coś tak nie wyrabia, mam wrażenie. I mi się to nie podoba. Chyba, że postawimy jeden na zewnątrz, co? Bo ten bazar jest tutaj, ona sobie pewnie... Coś ten bazar nie wyrabia z tym jedzonkiem, albo nie wiem, w czym leży problem. O, teraz się udało. No cóż. Tutaj jest jakiś pierwszy kamień. Przypływ gotówki mamy, dobrze. Postawimy sobie jeszcze plazę. Tak, żeby tutaj na pewno było ładnie, domki się rozwijały. Dostawimy jeszcze jeden magazyn na zboże, jak tutaj się gromadzi. Jak tam jest z tymi bogami? No są niezadowoleni. No to damy jakiś festiwal dla Ra. Taki średni. Myślę, że mu wystarczy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jakieś po dwie kapliczki też tutaj sobie postawię. Tak już ma. To damy tutaj dla Ra i damy dwie dla Ozyrysa. Okej, w tym miejscu. Dobra, jeszcze więcej damy. Bo nas stać, tak? Bo nas stać. Jak tam jest? Brakuje pracowników. To niedobrze. Ale na razie takie miasteczko tutaj nam wystarczy. No ale z żywnością coś tam kiepsko to idzie. Przydałoby się więcej tych naszych farm. Tutaj jest droga, więc tutaj jedną kratkę w górę. O, w ten sposób. Myślę, że będzie ok. Tyle farm więcej jest wystarczająco. Aha, tutaj jest handlarz kolejny, który może by kupował to nasze piwo. Także postawimy tu dok, w razie gdybyśmy jeszcze musieli coś tam kupować, czy coś. Także tutaj postawimy odnogę w tą stronę. Tu mu odetniemy dostęp i zrobimy tutaj magazyn bezpośrednio na piwo i na... Tylko w sumie na piwo. Takie dla handlu. Jedna szósta, jedna druga. I tutaj też będzie przyjmowana jedna druga. On sobie będzie tutaj handlowo, będzie miał blisko, nie? Żeby nie musiał jeździć z tym piwem przez całe miasto. Wydaje mi się, że to będzie całkiem okej opcja. Tutaj połączymy też, żeby nie miał... Cicho. Żeby nie był daleko. Zbudowalibyśmy sobie może drugie tutaj miasteczko, co? Drugi taki nasz obszar mieszkalny.
Dziwne tutaj drogi dzisiaj robię. Nie wiem, jakiś mam dziwny styl budowania. Ale coś nowego przynajmniej, nie? Aha, tutaj to było do tego. Dobra, to od... Stawimy w tą stronę tą drogę. I to wyjdzie na to samo. Dobrze. Co my tu chcemy postawić? Tutaj jest taka statua niska. Ja lubię niskie statuły do budowania bloków mieszkalnych. Żeby tam było jednak widać te domki. Tutaj postawimy takie malutkie miasteczko. Takie już jak lubię, takie po swojemu. Tym razem. Na dwa bloczki. Na dwa bloczki. I jest ok. Domki. Tutaj jest nawet miejsce takie do połączenia na plac festiwalowy. Na jakiś pawilon. Pawilon jest w miejscu tym. Blokady drogi, żeby tutaj nikt nam nie przeszedł. Ten kupił troszeczkę piwa bardzo ładnie, aczkolwiek tej kasy to tak nie mam za dużo. Gdzie to wszystko poszło? Czy to wszystko poszło na... Na te tutaj ozdoby? Na to wygląda. Źródełko wody jedno i drugie. Tak trochę blisko siebie są, ale to nic. Lekarz. Apteka. Jakiś strażak i tak dalej. Świątynia dla Ra. Świątynia dla Ozyrysa. Jakaś tutaj jedna. Jeszcze by się dla ptacha przydała, co? Bo on jest zły chłopak i tutaj jest zawsze poszkodowany. Na razie się wstrzymamy z czymś więcej. Bo brakuje nam kasy. Jesteśmy na lekkim minusie, ale mam nadzieję, że zaraz tu ktoś coś kupi. Jest tu jakiś handlarz? Czemu ty nie chcesz nic kupić, proszę pana? Our long and dangerous trek here was for nothing. The city won't trade. Czemu nam odcięło dostęp do miasta tego Nekhen, co? Chyba mi nie spadł wskaźnik królestwa jakoś bardzo z jakiegoś powodu. Mamy bardzo wysoki wskaźnik królestwa. Powinien chcieć z nami handlować. Czy tutaj ja coś pominąłem? Nie. Ciężko mi powiedzieć. Także mamy tylko jedno źródło tutaj do handlu. Our long and dangerous trek here was for nothing. Nie wiem, co tu się stało, przyznam się szczerze. Chciałem coś sprawdzić. Chcieliśmy wyrobić festiwal dla ptacha, ponieważ jest niezadowolony. Jest zrobiony, zamówiony festiwal. Niech się tutaj kręci. Dobra, mamy całkiem sporo tego piwa. Czy ktoś tutaj będzie chciał coś kupić? Mam nadzieję, że tak. Kupisz coś? Kupisz? Kupił. Dobra. Kupił bardzo dużo. Ile on kupił tego? 1600. To nie wiem, jakoś tak dużo tych pieniędzy przyszło. Brakuje nam tego jedzenia tutaj, widzę. Ale czemu? Zawsze uważałem te farmy za bardzo opłacalne. Ale jęczmienia mamy aż nadto, więc tutaj te farmy, te kwiatki możemy poświęcić, żeby zbudować więcej farm takich naziemnych i to dla zboża. One są bardzo wydajne. Tutaj się upcha, powinno to wystarczyć. Tutaj bezpośrednio. Czekajcie, czy ja to dobrze postawiłem? Droga musi być tutaj, w tym miejscu. I droga musi być w tym miejscu.
Kanał nawadniający postawimy tutaj po środku. I jest dobrze. Czy oni powinni szybko zacząć produkcję jakąś? Tutaj postawimy po staremu. Jednak spichlerz. Tylko gdzie go dać tutaj? Tutaj mamy taki obszar magazynowy. Możemy tutaj dać akceptuj wszystko i niech będzie. Tutaj chcemy postawić jeszcze bazar jakiś. Możemy dostarczyć tutaj debeny do wysłania, widzę. Gdzie to jest? Ja się nigdy nie nauczę. Tutaj, w porządku. Jakoś się to kręci, nie? Ta piramida będzie się bardzo długo budować, niestety. Takie mam wrażenie. Piwo do wysłania, nie ma problemu. Pracowników mamy. Czy to się jakoś kręci? Spadek zarobków, to dobrze, bo my zostawimy takie zarobki, jakie mamy. Żeby ludzie chętniej przychodzili do naszego miasteczka. O, widzicie, już tu się ładnie napełnia pierwszy nasze magazyny ze zbożem, bardzo ładnie. Tutaj domki też się poprawiają, jest jakieś jedzonko. Dostawimy drugi bazar po drugiej stronie. Chcielibyśmy w tym miejscu jeszcze dać kolejny magazyn. Tym razem na drewno. Musimy zimportować odrobinkę drewna dla gildii... jak oni się nazywali? Gildii cieśli. Chcemy importować, ale tak niedużo, ponieważ drewno jest bardzo drogie. Chcą wysyłkę naprawdę kamieni. To musimy włączyć tutaj stockpiling naszych kamieni. Niech tutaj dowiozą, ale nie wykorzystują w przybudowie. Musimy niestety wysłać, ok. Wysyłanie jest w tym miejscu. Pyk, wysłane. I chcemy... No, ten spadek to taki nieduży, jeden deben. Ale to tak powinno nam troszeczkę pomóc w przyciąganiu ludzi do naszego miasta. Dobra, jak tam bogowie, co? Ptak jest dalej zdenerwowany. Musimy mu coś dobudować. Tutaj możemy nawet taki wielki festiwal... Chociaż nie, na razie nas nie stać na taki duży festiwal. Damy mu jeszcze jedną tutaj kapliczkę. Kompleks świątyń byśmy tu gdzieś wybudowali, co? Kompleks świątyń, ale to jest dla ptacha, dokładnie. Gdzie by go tu upchać? Tutaj to jest tak trochę nie pasuje. Tutaj też nie ma miejsca. Gdzie by go tu ładnie upchać, co? Tu by się zmieścił? Nie, niekoniecznie. Tu by się zmieścił. Tylko musiałbym troszeczkę te drogi przesunąć. Ale to jest do zrobienia, co? Nie, to nie jest blokada drogi. W tym miejscu. Tak troszeczkę drogę naokoło zrobimy. Tutaj przeniesiemy nasz magazyn do jednej, drugiej z piwem. No niestety to musimy usunąć. I kompleks świątyń dla... Czemu nie? Ha, ludziki muszą sobie pójść. Okej, okay, tutaj damy w tym miejscu przy naszej piramidzie. Z tej strony mamy... nie powinno się nic zawalić. Czemu oni chcą mi dać kamień? Oni to... Aha, bo tu jeszcze kamień jest potrzebny. No cóż, to się... To się zamotałem w tym miejscu. On chciał nam dać 64, to dwa aż potrzebujemy magazyny na ten kamień. Może zdążymy i nam tu da. Blokadę drogi przestawimy w tym miejscu. I damy tutaj, żeby on sobie chodził tam. A nie, on będzie i tak chodził w tym kierunku, nieważne. Gdzie ten prezent od innego miasta? Już minął miesiąc, halo.
No trudno. Może przepadło. Jak tam jest z pracownikami? 11% bezrobocia. Ja bym chciał tutaj jeszcze zrobić jakiś przemysł związany z ceramiką, bo to by nam dosyć mocno ulepszyło nasze domki, aż do poziomu przestronnych apartamentów. Na razie nie mamy żadnego przemysłu z trzciną, ale to nic. Tutaj byśmy sobie dali, nie? Tutaj byśmy importowali glinę, bo nie możemy tworzyć gliny. To 1/6, jestem w stanie to zrobić? Jestem w stanie, tutaj 1/2. Jakąś kasę mamy, więc importujemy tak, żebyśmy mieli 1600 tej gliny. Nie. Tutaj ten magazyn damy w jednej, drugiej też na. W jednej, drugiej, czy jednej czwartej nawet na dzbany. Też magazyn by się jeden przydał, taki bufor, powiedzmy, dla naszych mieszkańców. Gdzie by go tu dać? Tu nie. Myślę, gdzieby te garnki ładnie tu postawić. No po przebuduję tą drogę tutaj. I tutaj damy ten magazyn, tak. Myślę, że to jest miejsce wystarczająco dobre. I tutaj damy też 1/4 dzbanu i 1/4 piwa, tak żeby tutaj było blisko, nie, do tego miasteczka. Mamy bardzo dużo jęczmienia, moglibyśmy to jakoś wykorzystać i poszerzyć naszą tutaj fabrykę, produkcję piwa. Piwa, przepraszam, mam dzisiaj taką chrypę, mam nadzieję, że bardzo to nie przeszkadza. Ale taka chrypa właśnie. Ja bardzo lubię siedzieć, mimo że jest zima. Ja bardzo lubię siedzieć przy otwartym oknie. Czy nawet balkonie. Jestem bardzo, bardzo taki zimnolubny. Taka ciekawa. O, co to jest za warning? Aha, usunąłem tą drogę, ten szlak. Niestety. O, tak zrobię i niech mają. Ja bardzo lubię bardzo niskie temperatury. No i jak jestem, czasami teraz jestem na studiach, jak przyjeżdżam do domu, to zawsze mam tak zimno w pokoju, że jak ktoś wchodzi, to do mnie w bluzie, a ja siedzę w bluzie i w dresach, a ja siedzę w spodenkach i krótkiej koszulce, nie? Także to jest ciekawe. Ale ja tak lubię, ja tak lubię. Dobra, jakieś garnki tu będą przychodziły. O, dał mi glinę. No to fajnie. Taki ptak właśnie. W miarę tu nas lubią. Obym tu jeszcze gdzieś upchał jakieś kapliczki. Bo ja lubię, jak nie muszę robić tych festiwali co chwilę. Damy tutaj jakieś kapliczki. Nie wiem, ile ten odcinek potrwa. Jak to będzie, czy dalej będę w stanie robić odcinki codziennie, ponieważ studia się powoli zbliżają. Nowy semestr, czwarty. Jeżeli będę nagrywał taki odcinek dłuższy, no to obstawiam, że zrobię sobie przerwę taką dwudniową. Nie wiem, czy co drugi dzień, czy co jeden. Czy no, jeżeli będzie jakaś przerwa, to znaczy, że mam jakieś sprawy do załatwienia na studiach i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z takowej właśnie przerwy. Ale serię dokończę. Nie tak jak ostatnio z Faraona z 2000, tam się 18 był, czy 17, nie pamiętam, z tego oryginalnego. Też mam na kanale. Możemy wysłać, mamy 12 tysięcy. Dużo możemy wysłać. No, także ja na pewno serię skończę, ale jeżeli jakaś przerwa pomiędzy odcinkami by się zdarzyła, no to znaczy, że chwilowo nie mam czasu. No i też tak jak ostatnio sobie nagrałem chyba z ponad 8 odcinków pod rząd. No to też to już mam wrażenie, że ten ostatni odcinek 12 to nie byłem zbytnio z niego zadowolony. Myślałem, czy by nawet nie nagrywać go od nowa. Ale sobie darowałem tym razem No i nie nagrywałem, rzuciłem taki jaki jest, ale nie jestem zadowolony z niego. Z jego jakości.
Tam już byłem troszeczkę zmęczony. No to był błąd z mojej strony tutaj takie. Takie nagranie. Takiej ilości. Czy ktoś tu coś kupuje? Nie. No coś kupują, ale to tak na zero trochę wychodzę. Ja bym chciał, kurde, jakieś źródło kamienia tutaj wymyślić. Kamień jest mimo wszystko całkiem drogi. Dobrze by było uzbierać jakąś kasę, co? Dobrze by było uzbierać jakąś kasę. Gdzie jest? Czemu? Aha, bo nie macie konserwatorium, dlatego się nie rozwijacie. Pyk, jedno konserwatorium. Powinni się w miarę rozwinąć, jak tutaj. O, właśnie. Tutaj mi napełnił troszeczkę magazyn, ale to mi za dużo nie pomaga. Zrobię jeszcze festiwal. Jak pani tutaj doradziła. Bardzo dużo mamy tylko piwa. Ale nie chcą kupować, co? By się przydało jakoś więcej chętnych na kupno. Co kto? Oni kupują jeszcze, patrzcie, zboże. Moglibyśmy sprzedawać troszeczkę zboża. Moglibyśmy jeszcze sprzedać jęczmień. Mamy nadwyżkę jęczmienia. Czyli zboże na pewno chcemy sprzedać, a reszta tutaj jakaś niechętna do handlu, widzę. No zboża mamy bardzo dużo. A czemu nie mogę? Czekajcie, ja to dobrze patrzę? Kupuję. Aha, bo nie mam szlaku handlowego. Teraz możemy eksportować. Gdy mamy więcej niż... Mogę tu wpisać? Jak to mogę wpisać? Gdy mamy więcej niż 6000, powiedzmy. No i może ktoś tutaj kupi. To nie jest duży zysk, ale... Ale zawsze coś, nie? I jeszcze jęczmień. Nie, jęczmienia nie mamy. Jęczmień się skończył. Ale to nic. Mamy bezrobocie. Płaca spada, ptach zadowolony. Dobrze, tu się wszystko ładnie kręci. Tylko z tym przychodem tutaj średnio coś, nie? A jak jest z podatkami? Ile oni by byli w stanie zapłacić podatków? Jest to możliwe do zobaczenia? 1000 niezebranych podatków w tym roku chyba, tak? Czy to by się zwróciło? Nie wiem. Ale skoro jest płaca niższa, możemy obniżyć troszeczkę płacę. W miejscu... tutaj nie. Spokojnie, ja to znajdę. Nie krzyczcie, ja to znajdę. 20, no to tak średnio spada ta płaca. A nie wiem, wstrzymam się. No kupił jakieś tutaj to piwo. A teraz to bardzo dużo kupił. On to kupuje raz. Raz za porządnie, nie? Czekajcie, gdzie jest coś takiego jak pałac? Ja chcę te podatki tutaj przetestować. Pałac jest tutaj, pałac wiejski. Damy sobie tutaj. Poborca podatkowy. Jeden, drugi. 9% jest wystarczająco. Zobaczymy, czy jakoś tutaj zbierze te podatki. Tutaj jest podatki. No zbiera, chłop, no zbiera. Ile zebrałeś? Nie wiem, ile zebrałeś. Także chłop sobie tu chodzi. Raz lewo, raz prawo, ale widzę, że preferuje lewą stronę. I się wraca. No dobrze. Pójdzie kiedyś w prawo? Nie, kiedyś pójdzie w prawo. To mam takie... O tych overlayach tutaj, co nam pokazuje różne rzeczy. Wydaje mi się, że w oryginalnym Faraonie jakoś to lepiej wyglądało. Ponieważ nawet pokazywało, ile jakiś domek zapłacił w danym tam okresie czasu. Tutaj to jest tak bardzo uproszczone. Ogólnie tutaj dużo zmian bym chciał uświadczyć w tej części. Czemu ty nie chcesz kupić, Mendo? Albo ty kupujesz coś innego. No dobra, ty jesteś inny ziomek. Potrzebujemy importować ten kamień powoli. Niech to się tutaj... importuje powolutku, niech tak, tak żeby mieć no 16 powiedzmy, albo no z 20 parę przynajmniej, niech to się kręci jakoś. Jak zobaczę, że będzie mi kasa za bardzo schodzić, to przystopujemy, nie?
No i na razie musimy budować niestety tą piramidę i to zajmie bardzo długą chwilę i nie wiem, czy ja chcę stopować w takim miejscu. Ja tu nic nie będę za bardzo robił, bo tu nie ma za bardzo co do roboty. Będziemy musieli czekać na import tych kamieni. A także będziemy musieli dobudować potem jeszcze jeden blok mieszkalny, żeby spełnić ten nasz wymóg 3,5 tysiąca chyba tam było, nie? Mieszkańców, tak? I jeszcze musimy granit dać jako tutaj ofiarę do naszego do naszej piramidy. I tak myślę, żeby ten odcinek nie trwał długo. Ja tu będę prawdopodobnie dosyć sporo siedział i nagrywał ten odcinek, dlatego to też jest odcinek trwa powiedzmy godzinę, a ja tutaj siedzę półtorej ponad, ponieważ ja tutaj sobie czasem coś przytnę. A jak chcę właśnie przyciąć tą jak chcę przyciąć tą budowę piramidy, nie? Żeby to tak nie trwało długo, bo to wydaje mi się, że to nie ma za dużego sensu tak patrzeć i mówić, a ja też muszę mieć coś do mówienia na następne odcinki, nie? Ale tutaj kasa, widzę, idzie jakoś do przodu. Ile on mi tu sprzeda tych kamieni? No także to po prostu chwilę zajmie, nie? A czemu ja... Aha. Tutaj akceptowałem. Akceptuj drewno całe. Where drewno? Drewno? Aha. Nie kliknąłem ostatecznie. Dobra, daj mi tak 200 tego drewna. I od razu zbudujemy gildię cieśli, bo tutaj zaraz będzie potrzebna. Nie to. To jest gildia cieśli. Jeszcze się zastanawiałem, ponieważ no jest dużo pytań o różne aspekty gry tam w komentarzach. Ja też parę rzeczy się dowiaduję od was, co jest bardzo fajne. Ale tak się zastanawiałem, czy ludzie byliby chętni na to, żebym zrobił poradnik do tej gry. Jakiś tutorial właśnie w wersji polskiej, jakieś tam poruszył najważniejsze kwestie odnośnie tam populacji, jak to działa to zatrudnienie. Jak działa rozrywka, dekoracje i tak dalej. Nie wiem, czy jest to potrzebne, czy byłby ktoś tym zainteresowany, takim tutorialem ogólnym do Faraona. Ja też, jeżeli bym czegoś nie wiedział na 100%, to bym się tam od twórców na Discordzie dowiedział. Tam czasem coś się tam dopytam twórców. Bo tam jest ten Discord na tyle mały, że są w stanie odpowiedzieć na pytania jakichś tam losowych ludzi. Także no myślę, że taki poradnik tam z czasem byłby fajny. Tylko problemem jest to, że twórcy planują zrobić... będą cały dodawać jakieś patche nowe do tej gry. Na przykład już planują na dodanie... Już planują dodać... Drugą możliwość... Nie drugą możliwość. Ludzie chcieli reworku tego systemu walki w tej części, w tym remasterze, ponieważ no kilku osobom, no mi też to się dosyć nie podoba, że to jest dosłownie jedna minigierka i nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że no trzeba było jednak sterować tymi jednostkami i jednak ta walka się toczyła tutaj na naszej mapie. Wszystko mogło być zniszczone, jeżeli nasza armia nie domagała. A w tym trybie, co teraz jest, to jedyne, co tam no, może zagrozić, to jakieś ukradnięcie paru tysięcy ze skarbca oraz to, że nam populacja, nie populacja, tylko popularność królestwa zmaleje. To jest, tak szczerze mówiąc, zbyt jakimś straszną karą w porównaniu do tego, co było, czyli zniszczenie całego miasta. Wielu osobom się to nie podoba. No i ja też w sumie wolałbym tak naprawdę przywrócenie starego trybu. I nie wiem, czy dobrze zrozumiałem twórców, ale chyba będą planowali na dodanie czegoś takiego, że...
że będzie możliwość do wyboru, czy chcemy stary tryb, ten oryginalny, czy będziemy chcieli ten zremasterowany, więc będzie prawdopodobnie w opcjach możliwość wybrania tego, co nam bardziej pasuje, co jest jak najbardziej okej, mi według mnie. Czekajcie, żeby tu nikt mi nie poszedł w złym kierunku. Okej. Także taki news, i jeżeli robiłbym poradnik, to on niestety byłby oparty o rzeczy, które są w Faraonie teraz, nie? Więc jeżeli w przyszłości jakieś patche by się podziały, no to niestety musiałbym robić, byłby niestety już, czy nie mam słowa, outdated, nie? I musiałbym zrobić kolejny. Co chyba nie byłoby jakimś dużym problemem, ale no trochę by to, a gdzie ona była? Ale tutaj naokoło baba poszła. Tu nie ma połączenia. Ona tędy musiała iść. Z tymi koszykami po to zboże, aż tutaj. Ona musiała stąd, tędy musiała pójść. Nie wiem, czy myszkę, widać myszkę, widzę. No, o, idzie. Stąd. I aż tutaj do tego spichlerza musiała być. Tu nie ma połączenia? Przecież jest. No to teraz dorobiłem połączenie. No niestety, no. Jest jak jest. Wracając do poradnika. Mógłby być już... mogłoby być na tyle zmian, że musiałbym zrobić kolejny poradnik. Ale to w sumie nie byłoby dla mnie problemem jakimś dużym. Jak tam jest 15%... bezrobocie, że mam taką chrypę, że nie wiem, czy ponagrywam kolejny odcinek. Jak tam piramida powoli się buduje. No, także mogę zrobić jakiś tutorial taki ogólny na dzisiejsze rzeczy. Stan rzeczy w Faraonie. I raczej musiałbym się postarać, ponieważ no moja dykcja i moje słownictwo musiało, nie wiem, czy byłoby w stanie ładnie opowiadać tak w tutorialu o rzeczach takich szczegółowych. Także musiałbym sobie to ładnie rozpisać, rozplanować, a to muszę mieć czas na takie rzeczy. Ale jeżeli ktoś by chciał, no to mogę pomyśleć nad tym. Dobra, tu już mamy sprawę załatwioną, jeśli chodzi o liczbę populacji, jaką potrzebujemy w tej misji, tylko tutaj widzę, że unemployment 25% to całkiem sporo, więc bezrobocie tutaj jest dosyć sporym problemem. A gdzie by tutaj upchać tych ludzi, co? No tak nie możemy za bardzo. Tak nie możemy ich za bardzo gdzieś upchać. Więc jedyne, co możemy zrobić, to porobić parę obozów pracy, niech to... Niech bezrobocie nam nie sprawi, że... Że co? Że ludzie będą chcieli uciekać od nas. Dalej 17%, kurde. W jakiś przemysł tu mogę zainwestować? No tak niekoniecznie... A, wiem, w co mogę zainwestować. Przecież ktoś chce kupić ten nasz wapień. Możemy sprzedawać wapień. Prawda? Możemy sprzedawać wapień, a tutaj pracowników troszeczkę trzeba. Chyba 12 na jedną kopalnię, nie? Z tego, co kojarzę. No i też bardzo mi się Micha cieszy, tak zwana. Jak widzę, że ludziom się faktycznie podoba ta seria. Tak sobie zacząłem nagrywać w ramach odskoczni od studiów, tak żeby się lekko zrelaksować. A jeżeli komuś się to podoba, to mi jest bardzo miło. I fajnie, jak tam ktoś mi powie, nie? Co poprawić, co jest okej, co nie jest okej. Tam jeden się komentarz taki pojawił. No, dosyć specyficznej osoby, ale... Że pierwszy odcinek był ponad tam 15 minut czekania w menu i gadania, nie? Ale no taki miałem zamysł pierwszego odcinka, żeby przedstawić przede wszystkim zmiany, jakie nastąpiły w tej części. Czym się to różni, jakie są opcje, możliwości. No i byłem świadomy tego, że...
że ten pierwszy odcinek będzie taki bardziej pokazowy w opcjach, nie? Tam przeszedłem te dwie pierwsze krótkie misje. No ale no, jest całkiem sporo innych misji, w których no pokazuję bardzo dużo, gadam bardzo dużo i trwają całkiem sporo. Także nie wiem, w czym był problem. No ale trudno. Łapka w dół, w te. Tam nie zrobi za dużej różnicy, aczkolwiek ja na to zwracam bardzo dużą uwagę. Jeżeli widzę, że jedna małpka w dół się pojawi, to mam potem rozkminę przez cały dzień, co zrobiłem źle, nie? Także... No ale to nic, taka ciekawostka, bo już nie wiem, o czym mam mówić, to... Ta piramida będzie się bardzo długo budować. A mogę wam pokazać tutaj jeszcze, jest coś takiego jak zremasterowali ogrody. Ponieważ w oryginalnym Faraonie trochę ich było. Zwłaszcza takie altanki były ładne. Jeżeli się je kładzie tak osobno, to one wyglądają mniej więcej tak. Takie tutaj palemki. No bardzo ładnie to wygląda, te ogrody. Akurat z ogrodów jestem zadowolony w tej części. Nie wiem, ile ich jest rodzaju. Możemy popatrzeć, tak, bo i tak nie mamy nic innego do roboty. Także możemy popatrzeć, jak ogrody wyglądają. Tak, żeby się wszystkie rodzaje tu pokazały, nie? Chociaż jest przecież opcja odnośnie... Można wybrać sobie ogrody. Jak to działa? Że wybieramy ogród, jaki chcemy. Aha, możemy R-ką wybrać. Aha. Ale to pokazuje mi... Aha, mamy pojedyncze ogrody. Więc to jest... ja to usunę. Potem jakoś ładnie ozdobimy to miasteczko, ale najpierw chcę zobaczyć, jakie są te ogrody. Może kogoś to też zaciekawi. I chmura była i mi tutaj przeszkadzała. To są pojedyncze ogrody, te tutaj, co pokażę. No, trochę ich rodzajów jest. Ty, no bardzo dużo jest tych rodzajów, nie? Bardzo mi się to podoba, jeszcze możemy na takim przybliżeniu. To tam, kto tu uciekł? Jakieś bezrobocie tu mamy dalej, mi się to nie podoba. Gdzieś byśmy tu mogli ich upchać jakoś. Mam wrażenie, że jeżeli misja trwa już całkiem sporo, to ci bogowie przestają dawać jakiekolwiek błogosławieństwa oraz już się tak nie pultają o nic. Nie wiem, czy to tak jest, tak powinno być, czy to jest tylko takie moje wrażenie. Ale takie właśnie tak odczułem, nie? Dobra. To są te ogrody 1 na 1. To są te 2 na 2. One już takie ciekawe powinny być. Pokaż, jak to wygląda. Czyli to są ogrody 2 na 2. Też ich jest całkiem sporo, chyba tyle samo. Tutaj ładny taki jest, nie wiem jak to nazwać, taki baldachin, takie zasłony. Ten mi się bardzo podoba. Tutaj jest taki z ławeczką do posiedzenia, bardzo ładne, podoba mi się. Teraz te takie największe, 3 na 3. Tylko... A co ciekawe... Pokazuje, że każdy nawet 3 na 3 jest w cenie tej samej, co 1 na 1. To nie wiem, to chyba nie powinno być. To nie było chyba zamierzone. Dobra, tych 3 na 3 mamy tylko 3 rodzaje. Tutaj mamy taką altankę bardzo ładną, nie? Tutaj mamy... No jeszcze ładniejsze coś, nie? Tutaj takie podusie mamy, no to już widać, że bogactwo. Tutaj mamy ptasiora i taki kwiatuszek w środku. To jest chyba ten sam kwiatuszek, co tutaj, nie? I tutaj mamy taki placyk ze schodkami. Nie wiem, tutaj jest na środku, nie wiem do czego to jest. No ale to także takie są ogrody, zostawimy sobie to tu. I możemy sobie tu udekorować to miasto jakoś, nie? Tutaj możemy postawić jakiś... Ha. To ja jednak wolę tą opcję, gdzie ja sobie przeciągam i mi losuję. Te ogrody, jakoś tak mi bardziej to się podoba. Możemy sobie tu tak lekko przyozdobić. Tutaj jakąś altankę postawić. Czekaj.
Pyk. Tu się zrobiła taka 2 na 2, ale nie 3 na 3, nie wiem czemu. Gdzieś tu możemy upchać 3 na 3, tu możemy coś postawić. Ja lubię, jak to miejsce mam tak wypełnione czymś, nie? Podoba mi się to. Tutaj możemy też postawić jakieś ozdoby, pomnik jakiś. Jeden, drugi. Trochę ogrodów. Mamy na tyle kasy i czasu, że możemy sobie na to pozwolić, nie? Niech tu będzie. Bogactwo, nie? Jakoś mi się tak bardziej podoba, jak jest tak wypełnione, to tak lepiej troszeczkę wygląda, według mnie. Tak sobie grałem ostatnio jakieś misje tam w wolnym czasie sam dla siebie. Tak, żeby potestować, jak się buduje te najlepsze domki i tak dalej, to właśnie tak ładnie wypełniałem wszystkie przestrzenie. Jakimiś ogrodami, statuami i nie tylko, i to w miarę ładnie to wyglądało. No, ale coś czuję, że następny odcinek będę po prostu przycinał, żeby to nie trwało jakoś bardzo długo. To jest godzina właśnie takiego gadania, ale chciałem powiedzieć i o tym poradniku. I o tym poradniku i tak się troszeczkę rozgadać, ale... No, jeżeli będą takie długie odcinki, to właśnie nie wiem, czy będę chciał je zdawać raz na dzień, bo nie wiem, czy będę miał czas na to, nie? Ewentualnie mogę zrobić tak, że jeżeli zdążę nagrać, no to go po prostu wrzucę od razu i gdy będę miał czas, to nagram następny, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi i zrozumiecie, nie? Co tu się dzieje? No, w sumie nie mam za bardzo tu nic do roboty, więc mogę poczekać, aż oni skończą budować tą piramidę tutaj do góry. Zrobię cięcie i... Wyłączę cięcie, jak oni zaczną skubać powoli te kamienie i będą ją wygładzać. Także zobaczymy się za chwilkę. No dobra, coś tu się wybudowało, uwaga. I on teraz sobie będzie tu potężnie skubał, ale przydałoby się ich więcej, co? Abym ich tu trochę dobudował, żeby se skubali więcej. O ile to tak działa? Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery. O, no i będą teraz szybciej skubać. No i ta piramidka już tak w miarę jakoś ładnie biało wygląda. Tutaj można przybliżyć, jak oni tu skubią. No, coś tu się pojawia, nie? Jeszcze w międzyczasie musimy zimportować granit w ilości 32, żeby tam... dać w ramach tej ofiary, czy jakoś tam darów bardziej, nie? Do grobowca, więc importujemy 32 sztuki. Czemu mnie nie chce wpuścić? 32? 32, nie wiem, nie działa. To musimy poklikać. Tak jeszcze próbowałem, żeby tej myszki mi nie było za bardzo słychać, ale to tak średnio mi wychodziło. Mam nadzieję, że nie jest to problemem. Ale nie podoba mi się ta piramida. Przez to, że jest taka zakrzywiona tu na górze, to jakoś to tak nie w moim stylu, nie? Że zobaczę tutaj na wszystkie procenty, jak to tutaj, gdzie są rating. Tu. Wszystko mamy. Dobrobyt jest, królestwo jest. Nie potrzeba nam kultury więcej. Dobra, piramida ukończona. Tam jest bezrobocie 8%. Możemy tak zrobić takiego małego trika na szybko. Gdzie tu są obozy pracy? Tak na szybko, niech to bezrobocie spadnie, bo chciałbym tam na dole usunąć jak najwięcej. O kurde, przesadziłem. Ale to nic. Tak, jest ok? Ok. Tych usuniemy tutaj. Piramida ukończona. To nie. Chciałbym ją tak ładnie pokazać, bez żadnych tutaj obok obozów pracy ani nic. Wiadomo. To usuniemy, to nam niepotrzebne. O, ten zgłupiał. Bo miał tutaj zawieźć do magazynu, usunąłem mu magazyn, nie wie co zrobić. No, także taka
Tutaj. A czemu ty to zawiozłeś? Przestań. Wywal to. Empty, nie chcę tego. Chcę tylko granit, żeby się tu zebrał. I możemy wykonać chyba achievement, chociaż nie, to w innej misji wykonamy sobie achievement, że wokół piramidy są pobudowane domki. Ale tutaj nie mamy dostępu do drogi, to sobie to w innym czasie zrobimy takie osiągnięcie. Halo, gdzie granit? Ojeju, co tu się dzieje? Jaki zator tutaj? Może jeszcze jeden dog by się przydał? Albo ten chłopek tutaj zgłupiał z tym wapieniem. Mam wrażenie. I nie chcą wieść? No to jest tak skupieli. A jak to usunę? Dobra. Z tym musimy chwilę dłużej poczekać. Okej. Okay. Powinno się odblokować jakoś z czasem. Ci płyną tu. Ten coś kupuje. Nieważne. I jak sobie grałem samemu, ja sobie zobaczę teraz na Steam i powiem wam, jakie osiągnięcia sobie zrobiłem samemu. Tam parę wskoczyło. Przede wszystkim Król Midas osiągnięcie, że 1000 sztuk złota udało mi się zgromadzić z kopalni. 10 tysięcy muzyków podróżowało po twoim mieście. Nie wiem, co to znaczy, ale takie jest osiągnięcie. Co tu jeszcze? Przynajmniej jeden gniew każdego boga uświadczyłem. Takie jest osiągnięcie kolejne. Widzę tutaj, że się kawał ten granit zebrał. Zaraz to zakończymy tą misję. Co tu jeszcze? Zbuduj każdy monument minimum raz w grze. To nie wiem, dlaczego to się zbudowało. Jak jeszcze nie zbudowałem nawet żadnej świątyni słońca, sfinksa i tak dalej, tylko po prostu zbudowałem jedną wielką piramidę. Jeszcze zrobiłem jedno osiągnięcie, że jeden mieszkaniec osiągnął wiek 100 lat i umarł. No także takie osiągnięcie i na razie to tyle z osiągnięć. Możemy misję zakończyć, cyk. Powinno wskoczyć, tak. Granit został oddany, statystyki widać i możemy odcineczek sobie zakończyć. Następna misja jaka będzie? Zaraz zobaczymy, misja Buchen będzie, czyli będziemy budować obelisk. Czyli musimy trochę granitu uzbierać w magazynie, żeby go w ogóle postawić, a potem go wyskrobać. No, tak się buduje potężne obeliski. Obeliksy, tak mogą być, no. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego kiedyś.